Cześć, hej. Tak, jestem blogerem, wordpressowcem od 10 lat, ale generalnie trochę dłużej trwa moja przygoda z tym, o czym wam opowiem dzisiaj. Tak, jeszcze na początek to widzę, jak dobrym pomysłem organizatorów było spędzenie ludzi przed przerwą obiadową na salę. Trzeba tylko o coś o kasie pogadać I myślę, że mam nadzieję, że zatrzymam was tutaj do końca i że nie skusi was bardziej kolejka po jedzenie. Ja generalnie chcę wam dzisiaj przede wszystkim opowiedzieć o tym, jakie są moje, nasze jako firmy doświadczenia z wyceną projektów, zleceń, jak to jest generalnie z tymi pieniędzmi. Każdy tutaj, mam nadzieję, kocha WordPressa, tak jak my też, jak Maciek Swoboda opowiadał na początku. No ale jednak pracujemy po to, żeby mieć co do lodówki włożyć. Być może, nie wiem, ktoś czasem chciałby mieć tydzień urlopu, pojechać do Egiptu, tak, czy coś takiego. I generalnie wiem, że dla mnie osobiście, kiedy zaczynałem, tak jak tu widzicie, 2004 rok, to 14 lat temu pierwszy raz przyszło mi wycenić swoją pracę. I myślę, że to jest takie coś, co da dobry kontekst do tego, co będzie dalej. No i to było coś takiego, co polegało na tym, że musiałem zrobić dedykowany CMS. Tak, bo dostałem zapytanie o to, czy potrafiłbym zrobić taką a taką stronę internetową, która no, nie była jakąś tam zwykłą wizytówką. Więc ja jako student jednego z pierwszych semestrów informatyki na Poliwudzie. Ktoś w ogóle studiował informatykę na Poliwudzie? Albo gdzieśkolwiek, tak, na jakimś miejscu. Dobra, ile razy w życiu mieliście na początku studiów pomysł, że zrobicie sami jakiś wielki system? Miesiąc. Tak, dobrze. Konkurencja dla WordPressa chyba. Więc klient generalnie był duży. Tak, szukał kogoś, kto zrobi kawał dobrej roboty. Budżet był z góry narzucony w zasadzie. To znaczy ja miałem w zasadzie, jak zobaczyłem tę kwotę, i tak dolary w oczach, więc jakby wszystko się zgadzało na tym etapie. Czas realizacji to były 4 tygodnie. Muszę wam powiedzieć, że ten deadline udało mi się dochować. Chociaż pracowałem jak wół po 12 godzin z weekendami, łącznie nie chodziłem na zajęcia i tak dalej, żeby to zrobić. No i powstało to i działało. Także tą stronę uruchomiłem w 2004 roku na tym dedykowanym CMS-ie. Ona nadal działa, sprawdzałem to wczoraj jeszcze. Nie mogę. Nie mogę, bo zajrzycie w kod albo coś i wiecie. Słabo by było. I ta strona nadal działa. Od tego czasu, jak ją uruchomiłem w 2004 roku, ani razu nie musiałem nic na niej naprawiać. Oprócz tego, że co pół roku zapominali, jak się ją obsługuje, w sensie panelu administratora. Natomiast ona dalej działa. I myślę, że jakby to, że nie ma podatności, czy jakichś takich różnych rzeczy, z którymi się zmagamy w WordPressie, no to jest głównie spowodowane tym, że to jest dedykowany CMS i tylko jego jedna kopia na świecie działa i funkcjonuje. I nawet sam klient nie wie tak naprawdę, jak ta strona jest zbudowana, z czego i tak dalej. Natomiast no dzisiaj jestem 14 lat później i w WPSF sobie staramy wypracować na każdym polu takie podejście do pracy, żeby nam się fajnie pracowało. A fajnie nam się pracuje, kiedy nie stresujemy się, kiedy generalnie większość prac, które wykonujemy, czy to ja jako taka osoba zarządzająca, czy programiści nasi akurat o tym, jak mamy zorganizowane to od tej strony technicznej, to będzie Przemek Hernik jutro opowiadał, więc to będziecie też mogli zobaczyć. Natomiast ja jako osoba zarządzająca i praca, którą wykonuję, generalnie kto z was ma jakiś własny biznes i dużo pracuje, pracował po godzinach wieczorami i zawalał czasem weekendy? No nie, no śmiało, nie, ja wiem, że to nie jest takie, no właśnie, teraz szczerość zapanowała. I generalnie ja, prowadząc tą swoją firmę, staram się wszystko, co w niej robimy, krok po kroku w takim kierunku pchać, żebyśmy jak najwięcej rzeczy mogli robić w sposób powtarzalny, który jest łatwo zweryfikować
i które nie zależy od żadnej osoby. Dla mnie, jako szefa, właściciela, czy tej osoby zarządzającej, no celem w budowie biznesu jest to, żebym za jakiś czas mógł nie brać w nim udziału w ogóle. Powiedzmy, pojechać tak jak Norwegowie jeżdżą na 6 tygodni do Tajlandii, tak, na wyspę bez internetu, no i wrócić i nie zastać tylko pogorzeliska dogasającego. I jakby każdy aspekt tej naszej pracy staramy się po prostu w ten sposób gdzieś tam opracować. No i tak naprawdę o ile z programowaniem, z takimi technicznymi zadaniami jest dość prosto, no to te takie bardziej administracyjno-biznesowe rzeczy nie są takie w pierwszym odczuciu łatwe do jakby takiego zestandardyzowania, nazwijmy to. Ale no stwierdziliśmy, że okej, co możemy zrobić, co będzie jakby działało tak, że każdy nasz pracownik, niezależnie czy to będę ja, czy ktoś inny, będzie mógł taki proces wyceny z klientem przeprowadzić, że to będzie w jakiś sposób łatwe do zrozumienia, łatwe do wprowadzenia do użycia dla kolejnych osób, łatwe do wrócenia do tego, jeżeli się okaże, że projekt się skończył. No i jakimś cudem się okazało, że zamiast 2 godzin zajął 40, to kto i gdzie popełni błąd. Przykładowo, tak, bo chcemy te błędy eliminować, żeby nam się wszystkim lepiej pracowało, żeby nie było nadgodzin. Więc przykładowo możemy sobie w ten sposób gdzieś tam wpisywać tą naszą tabelkę, w której mamy stawkę godzinową, mamy jakiś tam zakres prac do wykonania, czas, no i to wszystko się tam gdzieś fajnie liczy. Więc staramy się, żeby nic, co wychodzi od nas, czy to wyceny, czy jakieś produkcje, nie było robione na zasadzie dobra, ty płacisz 1000, ty 10 i tak dalej. I z drugiej strony to, że mamy taką tabelkę przetestowaną przez, oceniam powiedzmy, nie wiem, 2000 razy, tak, do tej pory. Ja w swoim życiu myślę, że kilka tysięcy projektów wyceniłem do tej pory. To powoduje, że możemy spojrzeć gdzieś tam na pewne rzeczy bez emocji i przy pomocy takiego prostego narzędzia, które totalnie nie jest ani wzięte z jakiejś tam sekcji książki o biznesie, czy z jakiejś tam konkretnej metodologii, to jest coś, co nam się sprawdziło w boju i jest proste do bólu, ale też zabójczo skuteczne. No i oprócz tego, że mamy sobie tutaj tą stawkę godzinową, którą wpisujemy, mamy czas, który potrzebujemy na wykonanie czegoś, o co klient nas pyta, no to mamy też taki tutaj tajemniczy FF, a to dlatego, że to jest takie pole, w którym możemy sobie zespołowo jakieś wątpliwości zgłaszać, tak? Czyli załóżmy, że ja jestem pozytywnie nastawiony do danego zapytania, no ale kolega w firmie stwierdza, że słuchaj, mi to zapytanie to wygląda jakby trochę było niedocenione przez ciebie, tak? Więc myślę, że jest takie niebezpieczeństwo, że to nam zajmie trochę więcej czasu. Albo klient przesłał bardzo ogólny brief, tak jak widzicie, tak? To jest wklejony cały brief od klienta w tą tabelkę. Więc załóżmy, że nie wszystko w tym briefie się znajduje. Jest jakieś ryzyko i dlatego no, warto jednak gdzieś w jakiś sposób tą ilość, tą wycenę naszą gdzieś tam podwyższyć, żeby zrobić miejsce na to, żeby ten nasz błąd przykryć, tak? Na poziomie wyceny. No i ten FF to jest, my to nazywamy fear factor, tak? Czyli jeżeli gdzieś tam boimy się, że nie do końca to, co mamy na logikę wpisane, ale intuicja, tak serce nam podpowiada, że tam nie do końca coś może grać, to tutaj jest to miejsce, w którym niekoniecznie patrzymy na godziny, ale jakby kwoty się zgadzają, tak? Potem gdzieś tam na koniec. No oczywiście łatwo policzyć, że powiedzmy, jeżeli sobie tą stawką manipulujemy, to też jest coś, co nam pozwala przykładowo trudnego klienta potraktować troszeczkę inaczej niż klienta, dla którego na przykład bardzo, bardzo chcemy, nie wiem, do portfolio sobie zrobić czy coś takiego, tak? I jakby to jest super proste narzędzie do złożenia w Google Docsach w 15 minut razem z kolorowaniem, które nam bardzo, 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 bardzo pomaga na przestrzeni ostatnich lat, w tym, że jakby wyeliminowaliśmy to, co w wycenianiu zleceń projektów było największą przeszkodą, czyli jakieś takie emocje, nie wiem, gorszy dzień, czy cokolwiek, co powoduje, że właśnie czasem to, czy w jedną stronę 20-30% wycenimy pracę dla klienta, to jest adekwatne. Jakby to jest jakby, pójdziemy dalej, to zobaczycie,
o co chodzi tutaj jakby w szerszym kontekście, natomiast ja też taki banał, ale myślę, że to jest taki fajny cytat, żeby każdy jakiś tam swój cytat lubi mieć, więc fajny klient nie jest głupi. Generalnie to jest takie nasze też założenie, że pracujemy po to, żeby gdzieś tam zarobić na życie, ale niekoniecznie zarabianie na życie to musi być udręka, to musi być takie poczucie, że przychodzę rano do pracy i wiem, że tam 10 maili od tego Janusza czeka i generalnie robimy to i jest masakra, no w końcu nam zapłaci, no ale Janusz jest głupi. Problem w tym, no ale to prawda jest, nie? Tak. Janusz jest głupi, I w ogóle ma głupich kolegów, którzy do nas przychodzą i mówią, pan Janusz was polecił, bo robicie tak, że zrobiliście i tam my chcemy z wami dalej pracować. I jakby jeżeli mamy takie przyzwolenie gdzieś tam wewnętrzne w sobie, że takiego Janusza, który jest głupim klientem, my pod swoje skrzydła weźmiemy i się będziemy starali dobrą robotę dla niego zrobić, co często jest niemożliwe, to tak naprawdę pakujemy się w trochę taki dołek, którym inni Janusze wskakują do niego i tak naprawdę pod ich ciężarem ciężko nam zrobić cokolwiek innego i gdzieś tam się wygrzebać, więc ja staram się tak budować firmę i tak też wszystkich swoich pracowników uczulać, że generalnie staramy się robić tutaj takie rzeczy, które są dla nas fajne i miejcie to na uwadze, w ten sposób się komunikujmy między sobą i przede wszystkim najpierw mówimy o tych rzeczach, które nas drażnią i na tej podstawie sobie budujmy jakieś podejście do tego, jak chcemy pracować, z kim pracować, żeby mieć fajnych klientów, a nie głupich. I teraz, żeby trochę tak od tych głupich klientów odejść, no to oczywiście my taką tabelkę sobie gdzieś tam potem rozbudowujemy, tak? Czyli jeżeli brief przychodzi, który jest w jakiejś miarę sensowny, no to jesteśmy sobie w stanie nawet po jakiejś tam rozmowie z klientem na Skype'ie rozpisać trochę bardziej zakres tego projektu. To są często bardzo długie tabelki, natomiast staramy się, żeby to było bardzo precyzyjne i żeby taki czas, który wpisujemy w te pola jakby poszczególne, był generalnie jak najmniejszy, bo to powoduje, że mamy rozbitą tą specyfikację czy to zapytanie na jak najwięcej elementów, które jesteśmy w stanie ocenić, że grafik jest w stanie zweryfikować, czy faktycznie to logo to będzie 24 godziny do zrobienia, czy ono zajmie 3 czy 30. A idąc dalej, to, że mamy fajnych klientów, chcemy mieć fajnych klientów, i zakładamy, że oni nie są głupi, tak? To powoduje, że staramy się te wyceny nasze robić jak najbardziej adekwatne. I żeby tak naprawdę nie lawirować gdzieś na zasadzie, o dobra, trzeba by w końcu zarobić trochę kasy, więc tego to skasujemy ta razy dwa, ale dlaczego? Tak? Fajny klient zdaje sobie sprawę najczęściej bardzo dobrze z tego, jakie są stawki rynkowe, jaka jest wartość tej pracy, którą on chce nam zlecić. My akurat staramy się, że tak powiem, szukać tych fajnych klientów i znaleźć ten taki złoty środek, gdzie jest klient na tyle fajny, ale też chcący zapłacić, żeby dla nas to było fajne, a nie żeby był klient głupi, który może ono dużo zapłaci, ale będziemy mieli potem kaca i nie chcemy z nimi pracować, albo oni z nami już w ogóle. No dla nas ten taki złoty środek zdecydowanie na zachód od Polski się znalazł i jakby takie podejście do tych klientów, do tych wycen, które robimy, spowodowało, że w zasadzie tak jak mówiłem na bodajże 2 lata temu na WordCampie o tym, jak pozyskujemy klientów z zagranicy, to myślę, że jest sposób wyceny tych zleceń dla tych klientów jest jakby sporą naprawdę częścią tego takiego małego sukcesu, który nam się udało odnieść, czyli zrealizowaliśmy swój cel, być dalej w Polsce, ale nie pracować dla Polaków. I przynajmniej w większości, tak? I generalnie w takich wycenach oczywiście cały czas sobie pozwalamy na to, że nawet jak coś mamy już dość mocno doprecyzowane, żeby gdzieś tam jednak jakieś wątpliwości czasem zgłosić i powiedzmy nawet to z klientem jeszcze omówić, że no jeżeli chcecie gdzieś tam ściąć z budżetu, no to widzimy, że jest ten element, który jakbyśmy może bardzo dokładnie doprecyzowali, no to jesteśmy w stanie wtedy gdzieś tam ten budżet zweryfikować.
No i jak zauważycie, to u samej góry jest ta wycena netto, która jest na samym końcu, znaczy która jest jakby podsumowaniem. Ta żółta to jest taka, która wychodzi z tabelki, no ale znowu życie pokazuje, że ten bufor 20% to jest coś takiego, co gdzieś tam nam pozwala budować jakieś widełki, tak? Bo nawet jakby nie było doskonale oszacowane i wycenione, to jakby IT się rządzi swoimi prawami i na logikę wszystkiego nie można brać. Poza tym firma też, to jest w mojej filozofii takie przedsięwzięcie, które no musi gdzieś tam zarabiać trochę też na siebie dodatkowo, na to, żebyśmy mogli się rozwijać, żebyśmy mogli czasem taki na przykład taką górkę 20% przepalić na nowe, fajne pomysły, które nie zawsze wychodzą, a których chcemy spróbować. I generalnie to jest takie coś, co też jakby odsuwa na bok, tak jak mówię, całe te emocje. Jeżeli chcemy zarobić dobrze, to dajemy z buforem, a jak chcemy po prostu zarobić, zrobić robotę, mieć na opłacenie spokojne wszystkich pensji, biura księgowej i tak dalej, czy na to, żeby kawy nie brakowało, no to możemy sobie pozwolić na to, żeby ten projekt zrealizować za tą cenę w żółtym okienku. Oczywiście to, co jest bardzo ważne i to, co ja mam takie przekonanie, że większość, szczególnie z tych osób, które gdzieś tam zaczynają biznes, czy też w oczach klientów często to nie jest takie oczywiste, że są takie rzeczy w wycenach, które się powinny moim zdaniem znaleźć jako odrębne pozycje, a które nie są taką stricte produkcyjną pracą, tak? Czyli na przykład u nas w wycenie, jeżeli wymaga to wizytu u klienta w Krakowie, a my jesteśmy na Śląsku, to jest cały dzień pracy czyjeś i to jest dodatkowy koszt. Negocjacje umowy. Często jest tak, że jeżeli wiemy, że nasz klient, z którym pracujemy któryś raz, ma tak upierdliwych prawników, że po prostu, żeby jakikolwiek kompromis osiągnąć, to będziemy się przerzucać mailami przez 2 tygodnie i to naszemu prawnikowi zajmie 8 godzin i generalnie zdarzyło się już nam w historii tak, że projekt realizowaliśmy 40 godzin, tak, a prawnicy gadali też tyle samo ze sobą, żeby gdzieś tam z jakimś większym klientem się dogadać. I to już nie wspominając oczywiście o takich jakichś banalnych rzeczach, jak wprowadzanie treści, które też szczególnie przy małych projektach i mniejszych klientach jest to jakieś pole do nieporozumień, które gdzieś tam na przestrzeni tych wszystkich lat ja widzę jako jakiś tam często powtarzający się czynnik, natomiast na wtedy możemy, przypuśćmy, z tej stawki dewelopera, tak, zejść trochę niżej, bo no niech będzie, że jak mamy stażystę do wprowadzania treści, to nie będziemy klientów zdzierać, tak, za tą pracę tak jak normalnie. I jakby to, co pokazałem, to jest taki arkusz, którym większość tej pracy takiej początkowej się odbywa, jeżeli chodzi o wycenianie projektów. Natomiast zawsze tak czy siak, koniec końców się pojawia takie pytanie w głowie, czy ta moja wycena jest dobra? Bo jaka jest dobra wycena? Dobra wycena jest taka, w mojej opinii, która raz pozwoli nam zdobyć zlecenie, ale też klientowi da jakieś poczucie, że nie pakuje się na minę. I tutaj mówię o wycenianiu zarówno za drogo, jak i za tanio. Chociaż akurat mój przykład z 2004 roku to tak. Ale tak jakby mówimy już o takim trochę, powiedzmy, bardziej dojrzałym podejściu do sprawy. Bo fajny klient nie jest głupi, tak? Więc zawsze chce się jednak jako, nie wiem, biznesmen, czy jako freelancer, jako deweloper, który pracuje gdzieś u kogoś, mieć no jednak lepiej więcej niż mniej, tak? No ja wolę zawsze mieć większy przelew niż mniejszy i zawsze gdzieś tam w mojej głowie i wiem też z tego, co pytałem różnych osób, że to jest taki dylemat wewnętrzny, tak? Kurczę, dobra, czy ta kwota ich nie odstraszy? A może jak dam 2 razy większą, to im to nie zrobi różnicy? No zawsze lepiej zarobić 2 razy więcej. My na przykład mamy takie zasady, że mamy jakieś swoje stawki, którymi się posługujemy, i to staramy się gdzieś tam praktykować, natomiast no zdarzyło się nieraz tak, że przychodzi klient, my mamy mnóstwo roboty, klientowi się pali, my wyceniamy w tej naszej tabelce i mówię, kurde, jak my to mamy robić po godzinach, to robimy razy 2. Klient biorę. Tak? I to jest to, co gdzieś tam w głowie się zawsze rozgrywa. Tak? I ja sobie tak szparałem po internecie, jak przygotowywałem tą prezentację, no i szukałem takich mądrych artykułów i cytatów, które gdzieś tam
poskładają się w ten tak jakby tok myślowy, poskładają do kupy, żeby gdzieś tam fajnie spuentować to, co wam tutaj chcę przekazać. No i teraz mamy Konfucjusza, taki pan, już nie żyje chyba, wybierz sobie zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować. I to jest taki fajny cytat, który myślę, że ma się bardzo dobrze do nas, do społeczności WordPressowej, bo myślę, że większość osób, które tutaj są, przyjechaliście tu z własnej woli, mam nadzieję, że tutaj nasz team też z pracy, nie tylko dlatego, że szef występuje. I jakby wybierz sobie taki zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować. To jest super, polecam, nawet jak jeszcze ktoś nie dotarł do tego momentu, nigdy nie jest za późno na zmianę zawodu. Natomiast takie podejście też rodzi bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o właśnie takie emocjonalne, mentalne podejście do wyceniania projektów i właśnie dlatego ja swój pierwszy wyceniłem, ja swój pierwszy za 500 zł zrobiłem i byłem bardzo zadowolony. Tak? Natomiast jakby kolejny cytat, to już jest z filmu. Jeżeli jesteś czymś dobry, to nigdy nie rób tego za darmo. I myślę, że to jest też coś, co pozwala fajnie te dwie myśli ze sobą skonfliktować, skontrastować, że tak naprawdę można robić to, co się kocha, ale jak jesteś czymś dobry, to trzeba tą swoją wartość znać. I to, co mi bardzo pomogło w mojej tutaj drodze do tego, żeby gdzieś tam się czuć swobodnie z tym, jak wyceniam zlecenia, że czasem właśnie gdzieś tam te moje myśli torpedują to, co gdzieś tam ta tabelka nam pokazuje czarno na białym, to jest to, że to jest taki fajny cytat właśnie Pawła Tkaczyka, to jest taki pan z Wrocławia, który jest takim guru marketingu, można powiedzieć polskiego, ale mówi dużo mądrych rzeczy i jeżeli kochasz to, co robisz, nie waż się tego sprzedawać. I jak ja to przeczytałem parę lat temu, to myślę, że jest jedna z takich właśnie drobnych, takich małych smaczków, które gdzieś tam pozwolą jakąś klepkę w głowie zmienić, bo w tym, jak tak naprawdę wyceniamy swoje zlecenia, tak? Bo to, co powiedziałem wcześniej, to się gdzieś tam zbiera w jedną całość. Mamy coś takiego, że w tych wycenach no, grafik i programista to nie są jedyne osoby, które biorą udział w projektach i że dla przykładu tak, prawnik w Berlinie to koszt 300 euro za godzinę. My pracujemy w większości z klientami z zagranicy, więc na przykład no, nasze wyceny muszą być gdzieś tam tak skalkulowane na to, że jeżeli klient nam nie zapłaci, nawet jeżeli dostaniemy dużą zaliczkę na początek, to ciągle ta kwota, którą dostajemy po wykonaniu pracy jest znacząca. No to mieliśmy jakiś czas temu takiego klienta z Berlina, który nam się po prostu zdezintegrował. No i faktura wisi niezapłacona całkiem spora. Natomiast jak poszliśmy do znajomego prawnika w Niemczech, no to tak powiedział, no dobra, no to tam w sumie prosta sprawa, napiszemy wam pismo, pieczątkę damy, wyślemy, jak nie odbiorą, to będziemy musieli napisać drugie, no tam mamy stawkę 300 euro za godzinę, tam dobra, to tak tyle do tyle, tak, no i to tyle, czyli dolne widełki to było tyle, ile nam klient wisiał tak naprawdę, a górne widełki, no to wiadomo, nie, że musielibyśmy sobie tam sponsoring dla prawników zrobić, a nie egzekwować jakieś tam należności na rzecz. Więc to są takie rzeczy, które gdzieś tam też długofalowo w moim mniemaniu powinny się w takich wycenach znajdować, po to, żeby niekoniecznie każdy projekt was zabezpieczał na takie sytuacje, ale żeby zakładając, że na kilkadziesiąt jeden może sprawić problemy, no żeby to nie było odczuwalne po prostu. My też mamy taką zasadę, jak klienci piszą właśnie, panie Allegro, na gotowym motywie znalazłem taki, tylko nie mam czasu sam sobie postawić, tak? I dobra wycena wymaga poświęcenia czasu. Nie ma odwrotu od tego. I no, my mamy na to taką odpowiedź na naszym firmowym wiki, że jasne, owszem, orientacyjna wycena przy tej ilości informacji to jest między 10 a 300 tysięcy złotych. Jeżeli by pan reflektował na taki budżet, to prosimy o więcej szczegółów, wtedy doprecyzujemy, tak? I natomiast jest też oczywiście tak, że często przychodzi przykładowo startup znowu z Berlina przykładowo, tak? I mówią, mamy fajną stronę, no ale jutro będziemy wiedzieć, co chcemy zrobić, a pojutrze na pewno to zmienimy, a po pojutrze wszystko wyrzucimy do kosza i zrobimy od nowa, więc no wtedy to są jakieś tam stawki godzinowe do ustalenia i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że chce od nas konkretną cenę,
to jest tylko i wyłącznie wtedy możliwe, kiedy my mamy naprawdę dużą pewność tego, że wiemy, ile poświęcimy na to czasu, pracy, jakie są ryzyka z tym związane i tak dalej. I wtedy jesteśmy w stanie przedstawić precyzyjną wycenę. Wyceny dla znajomych. Kto wyceniał dla znajomego i żałuje tego? Cała sala. Pomachajmy w rękę. Nie. No właśnie, i to jest na przykład jedna z rzeczy, które też postanowiliśmy uregulować w tym całym procesie, czyli po prostu nie wyceniamy dla znajomych, tak? Czyli jeżeli przychodzi mój znajomy i mówi: Tomek, słuchaj, super strony robicie, a ja potrzebuję tego, tego, tego. To ja wtedy mówię: spoko, tutaj jest Marta, tu jest Paweł od nas firmy, wyślij im wszystko, oni wycenią. I staramy się robić tak, żeby wyłączyć te emocje, o których mówię, tak? Bo wtedy się robi straszne głupoty. Straszne. Ja nie przypominam sobie projektu dla znajomych, z którego byśmy byli zadowoleni, jeżeli go wyceniałem ja dla znajomych albo Paweł. Paweł nie? No nie, nie. A to był ten pierwszy? Nie, było dużo ich. Jeszcze w zeszłym roku nawet taki zrobiliśmy i plujemy sobie w brodę dalej. No, tak. To jest złe po prostu. Ja widzę i to i po sobie, i po innych ludziach, że to jest złe po prostu, tak? No i wyceny w duecie. To jest coś takiego, co uważam, że też genialnie pozwala zweryfikować, szczególnie jeżeli mówimy o dużych projektach, w których mały błąd w wycenie powoduje bardzo duże problemy na poziomie realizacji, gdzieś tam, nie wiem, kontaktu z klientem, potem w trakcie realizacji tłumaczenia i generalnie jakby jest prostą drogą do awantur, więc my mamy taką zasadę, że dla dużych wycen robimy, ja i Paweł, który tu siedzi, mój wspólnik, robimy sami osobno i potem robimy konfrontację, tak? I staramy się zawsze wtedy tylko przedyskutować te różnice. Albo dlaczego one są tak duże. Jeżeli są nieduże, no to po prostu bierzemy tą wyższą, tak? I lecimy dalej. Natomiast to jest taki fajny sposób też moim zdaniem, jeżeli macie możliwość, żeby tą waszą pracę z wycenianiem, szczególnie swojej pracy, gdzieś tam robić dwuosobowo, to pokazuje tak naprawdę fajnie, jakie te wyceny powinny być naprawdę, bo nie dość, że druga osoba zrobi, to ty sam też mówisz sobie: kurde, dobra, tu nie mogę dać tak ciała, nie? Bo w sumie wyjdę na głupka przed tą drugą osobą, więc spróbujmy to zrobić realnie. No, ale jakby, nie wiem, czy pamiętacie, była prezentacja Magdy Paciorek, gdzie zrobiła jajo wszystkich nas i powysyłała fejkowe zapytania. No i zobaczyliśmy, że ten sam projekt można zrealizować właśnie od 10 do 300 tysięcy złotych. I ja się tak zastanowiłem, co można tutaj dodać do tego mojego sposobu wyceniania, co ma wpływ na tak jakby duży rozstrzał. No i wymyśliłem sobie, że spiszę sobie stawki ludzi, z którymi myśmy pracowali i jako na przykład naszymi podwykonawcami, freelancerami, jak to się ma do tego, co klient może dostać od 10 różnych firm, czy 30, czy 50, jeżeli wyślę tą samą specyfikację, tak? Bo Wojtek jest deweloperem, no i Wojtek jest samoukiem. To są akurat autentyczne stawki, które my dostawaliśmy od naszych freelancerów, z którymi przyszło nam pracować. No i Wojtek 19 brutto na fakturze, robił swoją robotę, w sumie tam nie bardzo mu się chciało, miał inną pracę też, samoukiem był. Powiedzmy, że był przydatną osobą dla nas, no i już go nie ma, ale tak, tak. Był taki Wojtek kolejny, tak? Pan po 50, dyspozytor w Tauronie, 24 godzina szychta przy telefonie i 3 osoby dzwoniły. Po pewnym czasie stwierdził, że filmy na CDA to już jakby jest coś, co go już znudziło, więc zaczął czytać o kodowaniu, tak? Zatrudniliśmy go do projektu na kilka miesięcy, zrobił rewelacyjną robotę, zaangażowanie takie, że naprawdę chciałbym mieć, żeby wszyscy moi pracownicy byli tak zaangażowani jak pan Wojtek. Zrobił świetną robotę, stwierdził, że w sumie potem to chyba co innego będzie robił, ale był bardzo zadowolony z 10 zł za godzinę. Naprawdę, to chciałbym taką w rekrutacji takie zgłoszenia dostawać. No jest taki potem Wojtek, absolwent informatyki, developer wannabe, tak, wymaga 25 zł na godzinę na start, no tam 3 kropki, no nic, nie. Skończyłem studia, zrobiłem projekt na laborkach i karta multisport, bo kolega ma i tak dalej. Tak, jest Wojtek, doświadczony developer. 500 zł za dzień pracy, zaangażowanie ruch mariański, tak? Produktywność, efektywność, no trochę nie do końca było co sprzytywać na trójnikach, bo nie odnotowano nic, tak? I nie szuka rozwiązań problemów.
Generalnie w teorii i w CV wszystko wygląda pięknie, ale no. Potem jest Wojtek, freelancer Kozak, 5 zł na to za godzinę, był na WordCampie europejskim, usłyszał, ile się zarabia w Stanach, w Facebooku. Ale jak porozmawialiśmy i ustaliliśmy stawki, to zanim zaczęliśmy z nim pracować, to kto inny już dał mi znać, to ta branża jest mała, ludzie się znają, że Wojtek Kozak to generalnie jest fuszera, goniąca fuszera i z daleka od Wojtka. No i nic więcej nie mogę powiedzieć, nie było nam dane pracować. Jest jakiś tam Wojtek jeszcze na etacie, powiedzmy tak, który dostaje na rękę 4000, jako pracodawca płacę mu tyle, inne koszty, które generuje, biuro księgowa, sekretarka, asystentka, project manager, mnóstwo różnych rzeczy, tak, nowy MacBook, samochód służbowy czy cokolwiek i jakaś tam kwota się robi duża, tak. I właśnie mamy tak naprawdę cały szereg tych wyceń. Musimy rozróżnić stawki freelancerów, stawka firmy. Firma zatrudnia różnych ludzi, firma jest w Warszawie, firma jest tak jak my w małej mieścinie na Śląsku, w Knurowie. I w zasadzie to wszystko wpływa na to, że te stawki są bardzo, bardzo różne. Projekt wyceniony, co dalej? Komunikacja z klientem to jest moim zdaniem tak samo ważne jak to, żeby tą tabelkę dobrze wypełnić. Bo my się staramy, żeby ta komunikacja nasza przed rozpoczęciem pracy była transparentna, rzetelna, szczera, tylko wtedy klient ma poczucie, że wie, w co się pakuje, my wiemy, że klient wtedy też jest bardziej otwarty dla nas i tak naprawdę to, co najgorsze, zwykle załatwiamy, zanim zaczniemy pracę i potem to przebiega w bardzo miłej atmosferze. Nie ma tajemnic w zasadzie, jeżeli chodzi o nas, w stosunku do tego, o co pytają klienci. Ile robimy, za ile, o której, kto, imię, nazwisko, imię rodziców. Klient, jeżeli chce, to dostanie oczywiście w granicach rozsądku i na ile RODO pozwala. No, jeżeli chodzi o to, gdzie ja się tego nauczyłem i gdzie myślę, że każdy się nauczy bardzo dużo, to jest ta książka. To jest książka 60 lat temu napisana. Ja żałuję, że ją nie przeczytałem, jak byłem w średniej szkole. Natomiast to jest jedna z najcenniejszych, moim zdaniem, lektur podręczników odnośnie tego, jak podchodzić do klientów, no, na przykład na etapie wyceny i jak generalnie do zdobywania klientów podchodzić. Mam już mało czasu, nie? Tak, kończyć. No, no więc ja sobie tylko tak jeszcze myślałem, jak podsumować to, co ja tutaj wam powiem. No generalnie gdzieś tam trafiłem na jakimś swoim blogu, jakiś stary wpis, kiedyś krążył taki łańcuszek, 7 pierwszych fraz i pomyślałem sobie, jak to się ma do tego, co ja tutaj będę wam mówił. No i na przykład moja, to pomimo tego, że to nie ja, to była moja pierwsza praca, tak? Moja pierwsza praca to po prostu miałem wielką głowę misia, pociłem się jak świnka, dzieci mnie ciągnęły za ogon i tak dalej, natomiast starałem się to zrobić jak najlepiej. I już moją następną pracą nie był miś, tylko rozlewałem kawę ludziom na ulicy, tak, za trochę lepszą stawkę, bo po prostu starałem się to robić, tym misiem być jak najlepszym. No potem po kawie przyszła kolejna praca, bo też starałem się to robić jak najlepiej i gdzieś tam krok po kroku ta siódma moja praca w całkiem niedługim czasie to już była własna firma i myślę, że głównie tajemnicą tego było to, żeby po prostu być nastawionym na to, że chcę z fajnymi ludźmi robić fajne rzeczy, że wtedy daję z siebie 200%, że staram się podchodzić uczciwie, przejrzyście, nawet jeżeli jestem misiem i nie do końca mi to odpowiada, to jakby staram się to robić dobrze i mieć na myśli, że gdzieś tam zmierzam w jakimś kierunku. I fajny klient nie jest głupi, to jest myślę, że takie coś, co ja sam sobie będę powtarzał po wsze czasy, bo potem cała reszta dzięki temu moim zdaniem jest prostsza, łatwiejsza i szczególnie jeżeli odpowiadacie za swoich ludzi jako przykładowo pracodawca, to wpuszczanie do tej naszej jaskini deweloperskiej ludzi, którzy są głupi, no myślę, że niedobrze zadziałałoby na całą resztę firmy, a jakby ten filtr w postaci blokady firewalla na głupotę, tak, to jest coś, co szczególnie w polskich warunkach myślę, że jest bardzo, bardzo istotne. Dzięki.